27 marca obchodzony jest Światowy Dzień Teatru. Jak uczci go Teatr Miejski w Lesznie? To chyba znak czasu, bo nie spektaklami, jak to było w dwóch pierwszych sezonach. W 2017 grano przedstawienie A plus B równa się RH minus w reżyserii Łukasza Pawłowskiego z Anką Mrozowską i Danielem Mosiorem. W 2018 roku przy pełnej widowni wystawiano Jaskółeczkę w reżyserii Karola Wróblewskiego. Był gwar i mnóstwo młodzieży, wspomina Beata Kawka, zwolniona w maju 2018 roku, dyrektor artystyczna leszczyńskiej sceny. Co teatr proponuje w trzecim sezonie? Zapoznanie się z jego zakamarkami, czytamy na stronie internetowej Teatru Miejskiego w Lesznie. No i zakup biletu na dowolny spektakl w cenie 10 zł. Będzie można obejrzeć zatem Pusty Teatr. Czy to znak czasu? Takie obchody wpisują się w to, co dzieje się w teatrze. Odchodzą widzowie, a jeszcze w maju 2018 roku dyrektor Baraniak chwalił się frekwencją i snuł takie plany. Już mamy ten sezon zaplanowany dość szczegółowo. To już będzie trzeci sezon w karierze Teatru Miejskiego w Lesznie. Będą tam, mogę parę tytułów wymienić. Poza Seksmisją planujemy także trzeci odcinek cyklu pod tytułem Misiowe Opowieści, który to cykl spotkał się z wielkim zainteresowaniem widzów, tych najmniejszych, bo jak Państwo wiedzą, to jest adresowane do widzów już od trzeciego mniej więcej roku życia. Także trzeci odcinek już za chwilę. Także planujemy bardzo znany i nośny tytuł Michała Walczaka Piaskownica. Także planujemy znakomitą komedię francuską pod tytułem Dawno temu dziś. I jeszcze chciałbym wymienić dwa tytuły, które są już zakontraktowane, już prace się nad nimi zaczęły. Mianowicie kolejny tytuł dla bardzo młodych widzów we współpracy z Centrum Sztuki dla Dziecka niemieckiego autora Tylko jeden dzień Martina Baltscheita. To jest coś takiego mniej więcej jak Jaskółeczka, tylko powiedziałbym bardziej pogodnego i pedagogicznego. I także dla bardzo młodych widzów, ale już nie tak bardzo młodych widzów jak Misiowe Opowieści. No i wisienka na torcie, myślę, w tym nowym sezonie trzecim Teatru Miejskiego w Lesznie to będzie po prostu Hamlet, który w każdym teatrze musi się pojawić i w naszym teatrze Hamlet również zawita. Co z nich wyszło? Wystarczy przejrzeć repertuar Teatru Miejskiego w Lesznie. A co z frekwencją? Tak w maju 2018 roku dyrektor Baraniak entuzjastycznie podsumowywał pierwszy i drugi sezon Teatru Miejskiego w Lesznie. Należy złożyć zapewnienie, że wszystkie tytuły, które dotychczas były grane, będą nadal grane. One będą tak długo grane, jak będzie publiczność. Chciałem też powiedzieć, że jeśli chodzi o zainteresowanie spektaklami w naszym teatrze, ona jest nie mniejsza niż w pierwszym sezonie. Jeszcze trudno podsumować w tej chwili sezon numer 2, ale liczba widzów się nie zmieniła. Znaczy jest nadal powyżej 20 tysięcy widzów. To jest bardzo dobrze. Według Instytutu Teatralnego imienia Raszewskiego jesteśmy teatrem, który ma największy wskaźnik w Polsce, jeśli chodzi o porównanie ilości widzów na widowni w teatrze w stosunku do ilości mieszkańców miasta. Także drugi wskaźnik bardzo istotny, sytuujący według Instytutu Raszewskiego nas w czołówce polskich teatrów, jest wskaźnik frekwencji na widowni. To jest cały czas powyżej 100%. W zeszłym roku było 107 i coś. W tej chwili też coś koło tego. Z danych przekazywanych przez dyrektora Baraniaka radnym wynika, że w trzecim sezonie frekwencja spadła do 75%. Grane są głównie misiowe opowieści, na które chodzą przedszkolaki, podnosząc frekwencję. W teatrze jest coraz mniej widzów, teatr wyjeżdża więc na inne sceny, na przykład do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie. Niestety z powodu nikłego zainteresowania sztuką Tango 1918 zaplanowany na minioną niedzielę spektakl musiał zostać odwołany. Będzie grany w listopadzie.
Widzowie w Lesznie wciąż nie mogą doczekać się na przykład komedii W ciemno, która miała rozpocząć trzeci sezon i jak obiecywał dyrektor, miała wrócić na deski teatru. Jednym słowem, misiowe opowieści.